Witam, pozdrawiam. Nagram może kolejny filmik. Tym razem, czym zajmuję się poza lasem? Poza lasem zajmuję się historią. Lubię też powtarzać książki. Raz skończę i mogę wrócić do niej za miesiąc, za pół roku, za rok, za dwa. Powtarzam Kevin Clash, Mściciel, Ostatni Snajper, Ramadi. W planach mam Bitwę o Odrę powtórzyć, chociaż polecam wydawnictwo Napoleon V albo Ninę Majewską Brown, Ucieczka z Auschwitz, Ostatnia Więźniatka, Położna z Auschwitz, tam gdzie postawiła się przeciwko Mengele, ten zwolniowy zwany Anioł Życia z Auschwitz. On służył, niewielu wie, w 5. Dywizji Pancernej SS Viking. Był medykiem, o ile się nie mylę, w tej dywizji. Panzerdivision SS Viking. Ogólnie dywizja Viking była bardzo elitarna. Walczyła pod Czerkasami, Korsuniem i zasłynęła w bojach miasto Kowel. No ja, jeżeli miałbym wybierać najbardziej bitną dywizję Waffen SS, to jest to 3. SS Panzerdivision Totenkopf w trupie główki. Cimnę się, to mi trochę przejdzie. Nie ma to jak sobie poleżeć pod tatłem. Przepięknie. Budoki lasu. Coś fantastycznego. To, co nas otacza, to jest pięknie. Fantastyczne. Ja bym tu mógł zamieszkać. Nie opłaca mi się wracać do domu. Nie. Wykluczone. Tam coś ładnie skrzeszy. Dobrze, dokręcę sobie termos. Trzyma, jak widać, nowa nakrętka i kubeczek. To jest mój zasobnik piechoty górskiej. Tu sobie go włożymy. Jak się powieści, to się i 100 litrów zmieści, bo akurat on ma 100 litrów. I pozdrawiam serdecznie Filip Pytowski. Dziękuję.